To jest chyba najlepsza zapowiedź, jaką do tej pory miałem przed wystąpieniem. Także jeszcze raz, witam wszystkich, nazywam się Oskar Dudycz i opowiemy sobie trochę o różnych faktach i mitach. Opowiemy sobie trochę o Sasquatchu, czyli Wielkiej Stopie, trochę o Nessie, czy też ręce wystającej z wody, o takim pięknym diagramie, który dowiecie się później, co przedstawia, oraz co z tym wszystkim ma wspólnego tequila, sól i limonka. Więc tak na serio oczywiście odpowiemy sobie na parę też technicznych pytań, czyli takich typowych, które gdzieś tam słyszymy, jak tylko zaczynamy gdzieś tam czytać czy oglądać coś o CQRS-ie, więc choćby, czy wymaga kilku baz danych, czy jest taki straszny, że nas zaraz przyatakuje eventual consistency, czy CQRS da się robić bez event sourcing, albo czy w ogóle da się go bez Kafki, bez Rabbita. No w dzisiejszych czasach chyba nic się nie da bez Kafki, ale zobaczymy, czy może CQRS się da. No i też oczywiście to, co jest w sumie jedno z najważniejszych, czy daje nam faktycznie taki straszny narzut do implementacji i czy tylko się nadaje w takich wielkich, poważnych systemach. No i parę słów jeszcze o mnie, co prawda już słyszeliście to aż za dobrze, ale no faktycznie jestem programistą już z ponad 15-letnim doświadczeniem. Najbardziej ostatnio technicznie mnie gdzieś tam kręcą tematy około zdarzeniowe. Bloguję trochę piszę, no poza tym jestem konsultantem aktualnie. No i teraz tak, zacznijmy sobie od CQRS-a. Bo CQRS jest jedną z tych rzeczy, którą każdy z nas słyszał, ale już niewielu z nas widziało, albo zaskakująco mało z nas widziało. Podobnie jak Wielką Stopę. No i żeby zacząć wytłumaczyć ten enigmatyczny skrót CQRS, niestety musimy zacząć od innego enigmatycznego skrótu, czyli CQS. No to chyba jest prostszy, bo ma mniej literek, prawda? No i faktycznie jest on nieco prostszy, jest tak jakby punktem wyjścia. CQS został wymyślony przez tego pana Bertranda Mayera. On pracował nad takim kolejnym, nikomu niepotrzebnym językiem programowania, który nazwał Eiffel. No i chyba nikt do dzisiaj tego języka nie używa, ale to, co po nim zostało, to ten wzorzec. No i to, co pan Bertrand zauważył, to to, że zadawanie pytania nie powinno zmieniać odpowiedzi. No i dodatkowo on sprecyzował, w sumie nic takiego znowu aż odkrywczego, bo takie rzeczy robiliśmy już od lat, ale on tak jakby to wszystko syntetyzował, czyli komenda jest to intencja zrobienia czegoś, czyli jakiejś operacji biznesowej i z założenia raczej nie powinna zwracać wyniku. Z kolei query, czyli zapytanie, powinno zwrócić wynik, ale nie zmieniać stanu. No bardzo proste zasady. Z kolei Greg Young, który bodajże 11 lat temu zrobił taki właśnie dokument, który nazwał ambitnie CQRS Documents. Można to pobrać w PDF-ie, 25 stron, bardzo łatwo się czyta. No i on z kolei wziął ten wzorzec CQS, bo CQS jest wzorcem takim w kodzie, czyli jak powinniśmy strukturyzować nasz kod, czyli na przykład oddzielić logikę biznesową od odczytów, żeby tak naprawdę wiedzieć, co tam się dzieje. Z kolei Greg Young przeniósł to tak jakby wyżej. Nie bójcie się, nie musicie tego czytać, tej ściany tekstu, ja wam to opowiem. Więc CQRS tak naprawdę wynosi CQS-a na poziom architektury, bo Greg Young powiedział, że w sumie ten CQS jest fajny, bo daje nam, zwiększa nam przewidywalność tego, co nasz kod robi, więc może byśmy to wynieśli więcej i w ogóle może byśmy strukturyzowali naszą aplikację w ten sposób, czyli tutaj jest ważna zmiana, bo nie mamy separation, ale segregation, czyli tak jakby segregujemy wszystkie te operacje, które możemy dokonać w naszym systemie według ich zachowań. No i do tego wrócimy jeszcze slajdu, ale tak jak zauważyliście, mam nadzieję, nie wspomniałem w ogóle nic do tej pory, nie licząc tego pytania, o storage'u. Co więcej, w tej definicji nigdzie nie ma w ogóle nic na temat storage'u, baz danych, co gorsza ORM-ów, tabelek, nic tutaj takiego nie ma. Więc skąd tak naprawdę bierze się w ogóle ten mit, że CQRS wymaga wielu baz danych, skoro w tej głównej definicji nic na ten temat nie ma?
No więc niestety chyba winowajcą jest pan Greg Young, ale tak naprawdę to nie jest Greka wina, tylko nasza. Bo okazuje się, że ten słynny diagramik, który jak widzicie jest na pewno był zrobiony w Visio, to były dawne czasy, jest to obrazek, który został najczęściej wyciągany, czyli mamy dwie bazy danych, eventual consistency między nimi, parę jakichś architektonicznych bloczków, no wygląda to dosyć poważnie. Ale jeżeli spojrzymy na tą notkę tutaj na samym dole, to jest dopiero 12 obrazek w tym dokumencie. Więc dlaczego ten 12 obrazek jest wyciągany? Tuż przed nim znajdują się obrazki numer 10 i numer 11. No już są mniej sexy, nie? No umówmy się, nie ma tam żadnych zdarzeń, bloczków jest jakby trochę mniej. No i okazuje się, że to, co widzimy tutaj, to jest tak naprawdę jedna z potencjalnych implementacji CQRS-a, jak moglibyśmy to zrobić. Ale korowo tak naprawdę w CQRS-ie polega to na tym, że tam po prawej stronie mamy, czy też po lewej, nie wiem, w sumie mylą mi się strony, więc mam w każdym razie na rysunku 11 mamy pokazane, jak wygląda logika biznesowa. Czyli na pewno mamy jakieś API, przelatuje to nam do jakichś obiektów domenowych, czyli mogą to być serwisy, agregaty, encje, cokolwiek lubimy i to wszystko kończy się gdzieś zapisem do bazy danych, niezbyt odkrywcze. Z kolei query jest jeszcze prostsze. Wpada nam coś do API, odczytujemy dane z bazy, zwracamy je. No więc tak naprawdę to, co jest najważniejsze w CQRS-ie, jest nie to, w jaki sposób podzielimy sobie nasz storage, tylko tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy myśleli w kategoriach naszego systemu, jakie zachowania tam występują. I nie dość, że je dzielimy na, powiedzmy, dodaj użytkownika, wygeneruj fakturę, pobierz mi listę produktów, to powinniśmy je też segregować według tych zachowań. I tak naprawdę tu nawet nie chodzi o to, o zapis czy odczyt, bo równie dobrze nasza logika biznesowa mogłaby się kończyć wysłaniem maila, wygenerowania PDF-a, więc tak naprawdę nawet nie o to chodzi. Więc tak naprawdę, jeżeli byśmy sobie na to popatrzyli, to moglibyśmy pomyśleć, no jest wiele baz danych, ale tak naprawdę nigdzie nie jest powiedziane, że to nie może być jedna baza danych, te wszystkie modele zapisu i odczytu. Tak naprawdę równie dobrze moglibyśmy korzystać z jednej tabelki, o ile byśmy segregowali to, co na niej robimy. Więc myślę, że to, co spowodowało też między innymi to zrozumienie, jest to, że to zdanie ostatnie w tym jest niezbyt precyzyjne. Czyli the fundamental difference is that CQRS objects are split into two objects, one containing comments and one containing queries. I te obiekty, jako nam programistom i programistkom, zwykle po prostu kojarzą się z tabelami albo modelami danych. Nie o to chodzi. Tak naprawdę te obiekty, które miał na myśli Greg Young, to są właśnie handlery, czyli te serwisy, te klasy, czy też te struktury, które obsługują nam tą logikę. Czyli w najprostszej formie mogły to by być właśnie takie shopping cart service, payment service, które wykonują poszczególną logikę biznesową na naszych obiektach lub query service, które pobierają dane. Nigdzie nie jest powiedziane, co my tam mamy pod spodem. No więc moglibyśmy pójść dalej oczywiście i zamiast trzymać to wszystko gdzieś tam pogrupowane też obiektami, to w ogóle pociąć sobie to pionowo całkiem metodami i mieć niezależne serwisy na obsługę poszczególnych komend i poszczególnych zapytań. Nigdzie nie jest powiedziane, co jest lepsze, to jest tak naprawdę nasza decyzja. Więc tak naprawdę CQRS jest to po prostu architektura taka sliced architecture, czyli kroimy na małe części pionowe nasz kod i naszą aplikację. Oczywiście, jeżeli zajdzie nam potrzeba, to właśnie to jest zaleta CQRS, że jeżeli mamy te pionowe pocięte nasze zachowania, to tak naprawdę możemy mieć 90% na jednej bazie danych, ale potem nagle przyjdzie, że
Może byłoby fajnie jednak użyć tutaj full-text search'a, może byśmy chcieli dorzucić Elastica. Jest dużo łatwiej to podmienić w konkretnym właśnie pionowym ciągu, niż jeżeli mamy taką architekturę, gdzie dotkniemy jedno i tak jak ten Peter Griffin w tym GIF-ie, że pociągnie jedno i tutaj CSS się psuje gdzie indziej, nie? Więc skąd to się, to już wam mówiłem. No i oczywiście CQRS tak, może używać jednej tabeli, nie ma z tym problemu. Co gorsze, możemy używać nawet ORM-ów, jeśli je bardzo lubimy. Nigdzie nie jest powiedziane, że nie można, tylko no wiadomo po co. Innym rodzajem, oczywiście alternatywą jest to, że mamy jakąś tabelę lub kilka tabel, tworzymy sobie widoki bazodanowe. Też możemy i w ten sposób nawet na poziomie storage'u w jakiś sposób mamy tą segregację. Ale to jest znowu nasza opcja. Kolejną rzeczą, którą bardzo często robimy, jest to, że jeżeli chcemy zwiększyć i tak jakby niezawodność naszego systemu, czy też przyspieszyć odczyty, no to bardzo często musimy robić jakąś replikację. Czy to po prostu mamy osobną bazę do odczytu, czy też mamy rozproszony system i musimy w wielu regionach obsługiwać. Możemy sobie wprowadzić read repliki i stamtąd zaczytywać. Jedna baza do zapisu, druga do odczytu i tak dalej. Ale to jest ciągle ta sama baza, tylko gdzieś zreplikowana. Alternatywą i kolejnym krokiem, który możemy, ale nie musimy, bo to jest znowu nasz wybór, gdzie stawiamy kropkę, gdzie mówimy, ok, więcej nie potrzebuję, to już mi wystarczy. Jest to, że możemy powiedzmy właśnie mieć używać do naszego modelu zapisu, załóżmy bazy relacyjnej, przykładowo Postgres, ale odczytywać dane już z innej bazy danych, tak jak wspominałem, z Elastica. No ale wtedy pojawia nam się już to, że musimy w jakiś sposób te dane przepchać z jednego miejsca na drugiego. O tym sobie pomówimy za chwilę. No i ostatnim takim najpopularniejszą formą jest to, że mamy no, mikroserwisy, bo wiadomo, trzeba robić mikroserwisy, bo inaczej nie jest się cool. Więc jeżeli chcemy mieć te mikroserwisy, żeby były autonomiczne, no bo taka jest idea mikroserwisów, żeby zachować tą autonomię i tak dalej, no to musimy te dane sobie w jakiś sposób przepchać. No i najczęściej robimy takie tak zwane poor man's replication, czyli pchamy to wszystko wiadomościami przez kolejkę, odczytujemy, robimy sobie lokalny stan. No i dzięki temu oczywiście tamten serwis padnie, no to nasz może ciągle operować i tak dalej. Są zalety i wady. No ale właśnie już zarówno nawet klasyczna, zwykła replikacja, jak i takie właśnie przepychanie szyną zdarzeń pomiędzy serwisami, no już z automatu wprowadza nam eventual consistency. Więc jeżeli używamy pojedynczej tabeli czy pojedynczej bazy danych i ta baza danych jak baza relacyjna na przykład umożliwia nam zachowywanie transakcji, to oczywiście CQRS w żaden sposób nie wymusza na nas, żeby te dane były spójne ostatecznie. W ogóle ja uwielbiam te tłumaczenie. Eventual consistency brzmi tak, o, no okej, okay, ale tutaj spójność ostateczna. To w ogóle powinien Arnold Schwarzenegger zawsze to czytać, nie? To tak brzmi od razu strasznie. Spójność ostateczna. No ale wracając do naszego CQRS-a. Więc jeżeli używamy widoków, no to możemy, ale nie musimy mieć ten eventual consistency. Może być tak, że jeżeli używamy klasycznych widoków, no to one są tylko takimi nakładkami na nasze tabele, ale jeżeli chcemy sobie przyspieszyć odczyty i używamy zmaterializowanych widoków, to nawet na poziomie bazy relacyjnej już zaczyna występować nam ta ostateczna spójność. Z tym, że to nie jest coś, co powinniśmy od razu według mnie zakładać, że będziemy mieli. To jest coś, jedno z tych narzędzi, jedno z tych opcji optymalizacyjnych, które możemy użyć, ale nie musimy. I najlepiej używać to świadomie. Więc tak jak wspominałem, jeżeli używamy replikacji, możemy oczywiście zrobić synchroniczną, ale to jest bez sensu. Więc jeżeli używamy replikacji, no to nawet na poziomie baz relacyjnych już mamy ostateczną spójność. To już wiemy, że tutaj też mamy. No i tak naprawdę to, co w obecnych czasach, jeżeli chcemy mieć dobrą wydajność i skalowalność i fault tolerancy, to tak naprawdę no, musimy się pogodzić i żyć z tą ostateczną spójnością. Z tym, że jeżeli nasz system nie potrzebuje aż takiej skali i takiej odporności, ciągle możemy mieć trwałą spójność.
No i tutaj właśnie projekcje, czy też modele odczytu, które wychodzą właśnie jako ta taka lokalna kopia, interpretacja w innym serwisie danych z pierwszego serwisu, no to to jest ten moment, gdzie tak naprawdę ten CQRS tutaj jest najbardziej straszny, a w zasadzie nie tyle straszny, co pokazywany jako straszny. Bo w skrócie, jak my to robimy? Jeden serwis, załóżmy e-commerce robimy. Jeden serwis wypycha zdarzenia, że otworzono koszyk zakupowy, dodano do niego produkt, potwierdzono. Z kolei moduł finansowy gdzieś tam musi na to nasłuchiwać, żeby być w stanie wygenerować fakturę. No i on bierze sobie te zdarzenia jeden po drugim i po prostu gdzieś tam sobie aplikuje, przykładowo na swojej jakiejś tabelce, czyli każde kolejne zdarzenie aktualizuje ten stan. No i może też tak być oczywiście, że jedno zdarzenie modyfikuje nam wiele tak jakby modeli odczytu. No i najprostszą formę tego jest, że mamy taką pętelkę, wpada nam zdarzenie i w takiej pętelce po prostu robimy: pobierz mi wszystkie handlery, wszystkie te klasy, które potrafią obsłużyć te zdarzenie i w pętelce zaaplikuj te zmiany. No i tutaj niestety zaczynamy się czuć jak w filmie Speed. Czy ktoś jest tutaj tak stary jak ja, że też był... To świetnie. No więc w Speedzie, dla tych, którzy jednak nie widzieli i nie byli wtedy jeszcze, jak była premiera, chodziło o to, że mamy taką małą bombę pod autokarem, no i ta sympatyczna pani Sandra Bullock musi jechać cały czas szybko, bo jeżeli zwolni, no to ten autobus wybuchnie. No i tutaj niestety mamy podobną sytuację, bo nasz forage musi jechać niesamowicie szybko, bo jeżeli nie zdążymy i nasz proces padnie, no to już będziemy mieć niespójność, bo może być tak, że dwa handlery to zaaplikują, a trzeci nie. No i ktoś powie, no kurczę, no ale ten forage to przecież bardzo szybko się kręci, nie? No właśnie okazuje się, że zaskakująco szybko takie sytuacje potrafią się wywalić. Baza może paść, może nie być chwilowo dostępna, randomowy błąd sieciowy, nasz serwis może paść. To zaskakująco często się zdarza, a jeżeli nawet rzadko, to zawsze się wydarzy w tej sytuacji, kiedy byśmy nie chcieli. Czyli w godzinach szczytu, gdzie nasz biznes jest tak naprawdę najważniejszy. No więc możemy sobie z tym radzić różnorako. Możemy sobie wziąć i opakować tę naszą pętelkę w taką transakcję. No i wtedy tak jakby dookoła tej naszej metody stawiamy sobie transakcję, pętelka sobie bardzo szybko sunie, no i albo to wszystko pięknie się wykona, transakcję domkniemy i wszystko się zapisze, albo jeżeli któryś z tych naszych momentów to się wywali, no to wtedy wszystkie zmiany są wycofywane. No i to jest w sumie nawet spoko, do pewnej małej skali wystarczy, ale nie śmieje się w cyrku, kto na produkcji próbował zdiagnozować problemy z deadlockami na bazie danych, nie? Znacie, myślę, to aż za dobrze. Więc jest to rozwiązanie, które jest ograniczone znowu czasowo. No i jeżeli wysyłamy te wiadomości pomiędzy bazami danych, no to transakcje możemy sobie na poziomie bazy danych jednej jeszcze zrobić. Ale jeżeli mamy różne bazy danych, różne serwisy, no to już tej transakcji raczej sobie nie rozepniemy. Ja kiedyś próbowałem na produkcji wdrożyć rozproszone transakcje bazodanowe. Na szczęście byłem na tyle świadomo, zyskałem jakąś taką świadomość, że stwierdziłem na preprodzie, że nie, Oskar, nie lubisz być budzony o 4 w nocy, więc no nie polecam. No ale dobrze, alternatywy, nie? Jesteśmy teraz w innym serwisie i powiedzmy, co teraz nam się dzieje? Albo jeszcze wróćmy do tego pierwszego. Czyli w jaki sposób w ogóle opublikować te zdarzenia? No i najprostszym sposobem jest: zapisujemy zmiany do bazy danych, no i potem puszczamy zdarzenie. No ale co, jeżeli zapiszemy ten nasz stan, ale to zdarzenie nie pójdzie dalej? No to okazuje się, że to już może się wiązać z tym, że nasz proces biznesowy utknie. No ale teraz możemy powiedzieć, no dobra, to skoro to jest źle, no to najpierw opublikuję zdarzenie, a potem zapiszę zmiany do bazy danych, nie?
będę teraz sprytniejszy. No, okazuje się, że to też nie jest rozwiązanie, bo tym razem możemy puścić zdarzenie, że coś się wykonało, ale to się nie wykonało, bo ten zapis nie doszedł do skutku, więc to jest nawet jeszcze groźniejsze. No i tak naprawdę najlepszą opcją jest tak zwany outbox pattern, czyli taka skrzynka pocztowa. Polega to na tym, że transakcyjnie zarówno zmiany naszego stanu, jak i wiadomość, którą chcemy wysłać, zapisujemy w ramach jednej transakcji. Potem mamy jakiś proces w tle, który sobie chodzi i wysyła te nam wiadomości. Dzięki temu zyskujemy pewność, że ta nasza wiadomość zostanie wysłana, a w konsekwencji dotrze do odbiorcy, ale niestety, to już jest ten moment, kiedy dostajemy eventual consistency. No więc projekcje mogą być zarówno synchroniczne, możemy je sobie opakować pięknie, mogą być też asynchroniczne. I to, co chcę wam powiedzieć, to, że ludzie pokazują w internecie, że to wszystko musi być asynchronicznie, że nawet komendy musimy asynchronicznie wywoływać, bo inaczej nie będziemy mogli mówić, że jesteśmy fajni, no to nie jest prawda. Może to być prawda, ale to wszystko zależy od tego, jaka jest skala naszego systemu, jakie są nam nasze potrzeby, jakie są gwarancje, które chcemy mieć w naszym systemie. To jest najważniejsze, czyli jeżeli pracujemy nad architekturą naszego systemu, powinniśmy najpierw się zastanowić, co my chcemy osiągnąć i jakie rzeczy chcemy zagwarantować. I wtedy w zależności od tego dobierać sobie narzędzia. I to samo możemy robić w CQRS-ie, bo tak naprawdę on sam w sobie nam o tym nie mówi. No ale docieramy w ten sposób już wreszcie do ukochanego messagingu, do Kawki. No i teraz pytanie, czy CQRS potrzebuje Kawki? No tak jak wspominałem, jeżeli chcemy te wiadomości pomiędzy serwisami przekazywać, no to pewnie jakieś kolejki by dobrze było użyć, bo te kolejki, to co powodują, to jeżeli na nie wrzucimy jakieś dane, no to najprawdopodobniej one dotrą jednak do odbiorcy. Po to te narzędzia są, nie powinniśmy się ich bać. Z tym, że to też nie jest tak, że użyjemy kolejki i ono nam magicznie wszystko zapewni. Jeżeli byśmy nie użyli tego wzorca outbox, to właśnie mogłoby się stać to, co mówiłem. Czyli zapisujemy zmiany w bazie, ale nagle z różnych powodów mogło się zdarzyć, że nie wysłaliśmy te dane na kolejkę. Padł sieć, padł w ogóle kolejki. U mnie się zdarzyło, że nawet wspaniała Kawka padła i w ogóle dysk się tak wygrzmocił, że wszystkie wiadomości straciliśmy. To się zdarza. Może być losowy błąd na sieci. Problem z DNS-em, bo to zawsze jest DNS, nie? Więc różne rzeczy mogą się zdarzyć. Więc jeżeli nie opublikujemy na tej wiadomości, no to tak naprawdę zatrzymamy się. Więc zawsze i tak powinniśmy się zastanowić nad użyciem jakichś wzorców, typu właśnie outbox, czy jego bliźniak inbox, po to, żeby te gwarancje zapewnić, które chcemy osiągnąć. No i teraz w ogóle zastanówmy się, czy w ogóle powinniśmy się aż tak bać tych wszystkich asynchronicznych projekcji i tych wszystkich eventual consistency i tak dalej. Czy nie jesteśmy w stanie zapewnić jednak tej trwałej spójności nawet w takim rozproszonym, asynchronicznym świecie? Otóż do pewnego miejsca możemy. Więc tutaj kolejne takie hasło, klucz, optymistyczna współbieżność, czy też mówiąc ładnie po angielsku, optimistic concurrency. Więc optymistyczna współbieżność polega na tym, że przy każdym z modyfikacji naszego stanu możemy mieć taki numer, który będziemy podbijać za każdym razem o jeden do góry. No i teraz ten numer możemy wysłać zarówno w wiadomościach, możemy rozpropagować do read modeli. W każdym razie, gdy dwóch użytkowników, ja mam tutaj taki lamerski dowcip zawsze, że z moją żoną na moim wspaniałym Casio zegarku synchronizujemy zegarki i próbujemy jednocześnie wybrać 100 zł z konta, tyle nam zostało do końca miesiąca. Tak jak mówiłem, jestem teraz konsultantem, więc różnie to bywa. No i chcemy zsynchronizować i oszukać bank, nie? Zsynchronizowaliśmy zegarki przez telefon, mówimy teraz. No i oczywiście, jeżeli bank by nie miał odpowiednich zabezpieczeń, no to mogłoby nam się udać. Ale optimistic concurrency powoduje tak, że jeżeli wyślemy numer tej wersji naszego obiektu do UI
i zrobimy operację i prześlemy tą wersję z powrotem, no to w połączeniu z transakcyjnością może być tak, że baza danych i większość, naprawdę prawie wszystkie bazy danych, prawie wszystkie, a w zasadzie wszystkie dojrzałe silniki jakieś do zapisu, czy to ORM-y nawet, potrafią to obsłużyć, więc porównujemy, powiedzmy, baza nam powie, ok, mam wersję numer 3, ktoś mi powiedział, że widział wersję numer 3, wszystko się zgadza, zapisujemy, podbijamy wersję. I kolejny zapis, jeżeli on wyśle nam, czy też widział wersję numer 3, no to baza danych powie, no halo, halo, stop, nie? Ja już mam wersję numer 4, nie możesz dokonać tego zapisu. I to nam może nam pomóc też w radzeniu sobie właśnie z asynchronicznością, bo nawet jeżeli nasz ten read model jest w plecy w stosunku do tego, jak write model ma stan, no to jeżeli write model ma trwałą spójność i odrzuci nam zapis, jeżeli wyślemy ze starszą wersją, no to w najgorszym razie po prostu dostaniemy odbitkę, możemy to ponowić, możemy wysłać komunikat. Są różne scenariusze, jak to obsłużyć, ale koniec końców dzięki temu nawet w asynchronicznym świecie możemy osiągnąć silną spójność danych, nawet pomiędzy wieloma bazami danych. No i teraz ta ręka wystająca z wody, czyli czy istnieje CQRS bez event sourcing? No to jest dobre pytanie. No i pomówmy sobie o event sourcingu. To jest diagram, który wziąłem z internetu, jak działa event sourcing. No i na początku nie ma tutaj wielkiej rewolucji. Pobieramy jakiś stan z bazy danych, no i następnie wysyłamy komendę. Odbiera to jakiś serwis i ten serwis pierwsze co robi, nie zapisuje stanu, tylko wysyła wiadomość na kolejkę, nie? Bo chcemy bardzo szybko procesować. No i dopiero jak ta kolejka to złapie i wypcha nam z powrotem do tego samego serwisu, no to dopiero wtedy robimy modyfikację danych. No i zapisujemy stan. No i okazuje się, że niestety to nie jest event sourcing i to nie jest CQRS. W ogóle nawet nie wiem, co to jest. To jest na pewno zły design, bo tak naprawdę w momencie, gdy pierwsze, co robimy, jak wysyłamy wiadomość na kolejkę, to już skazujemy się na to, że ten stan nasz może być niespójny, bo ten stan nigdzie nie został zapisany. A większość kolejek, Kafka na przykład, nie wspiera optimistic concurrency, czyli nie możemy powiedzieć, że oczekujemy takiej wersji strumienia. Jedyna kolejka, która wspiera optimistic concurrency, o ile z tych, co znam, to jest NutStream. Więc to też nie jest event sourcing, ani CQRS. Więc jeżeli zobaczycie taki diagram w internecie, a niestety większość tak wygląda, to zamknijcie zakładkę. To jest bardzo bezpieczna decyzja. Więc co to w ogóle jest event sourcing? Więc event sourcing, no, skoro już tutaj jesteśmy, to wam też spróbuję i to odczarować nieco. No to event sourcing jest bardzo prostym wzorcem storage. To nie jest wzorzec messagingowy. Czyli tak naprawdę to, co robimy, to otrzymujemy jakąś komendę, to się zgrywa z CQRS-em i pierwszą rzeczą, którą robimy, to pobieramy zdarzenia. W event sourcingu strumień zdarzeń to jest po prostu historia pojedynczego obiektu. Tyle, ile mamy obiektów, tyle mamy strumieni zdarzeń. Więc pobieramy wszystkie zdarzenia dla tego strumienia, następnie aplikujemy je po kolei na jakimś domyślnym stanie. Czyli na przykład jeżeli chcemy otworzyć stan konta, no to wpada nam transakcja, to zwiększamy, zrobiliśmy przelew, zmniejszamy stan konta. Na koniec otrzymujemy stan, na nim wykonujemy logikę biznesową i jako rezultat zapisujemy zdarzenie. Zapisujemy, nie publikujemy, bo event sourcing, tak jak wspomniałem, jest wzorcem storage'owym. Event story to są bazy danych i Kafka nie jest event storem, od razu wam mówię. Więc to, co chcę wam powiedzieć, to że event sourcing się bardzo dobrze zgrywa z CQRS-em, bo żeby być w stanie zapisać zdarzenie takie biznesowe, które cokolwiek znaczy, musimy złapać tą intencję użytkownika. I ta intencja musi być jakaś konkretna, typu dodaj produkt do koszyka i tak dalej. Więc pod tym względem te dwa wzorce się ze sobą dobrze zgrywają, z tym, że event sourcing jest to tylko jedna z potencjalnych implementacji CQRS. I ja właśnie zawsze mówię, że event sourcing z CQRS-em
jest jak tequila, limonka i sól. W sumie to są trzy rzeczy, to są dwie, coś tu się nie zgadza, ale w każdym razie CQRS bez event sourcingu sobie świetnie radzi, bo tak jak wam mówiłem, CQRS jest wzorcem architektonicznym, czyli jak dzielić i jak segregować operacje w naszym systemie. Event sourcing jest wzorcem, który rozpatrujemy według jednego modułu, według storage'a, to nawet nie jest wzorzec architektoniczny. Więc CQRS bez event sourcingu jak najbardziej. Event sourcing bez CQRS-a pewnie się da, ale nie będzie to zbytnio wygodne. No i przejdźmy do mojego ulubionego fragmentu, czyli czy CQRS dodaje narzut implementacji. I to jest pan John Sweller. I pan John Sweller określił jakieś chyba 30 lat temu, co widzicie po nim, że to już jest doświadczona osoba, termin, który się nazywa obciążenie poznawcze. I znowu ściana tekstu, ale nie bójcie się. John Sweller określił, i tutaj w sumie to jest śmieszne, bo użyję do wytłumaczenia, jak działają ludzie procesora. Tak jak wiecie, każdy procesor ma taki swój cache, nie? Czyli to jest tak jakby taki bardzo szybkie miejsce w pamięci, gdzie możemy szybko zapisywać i odczytywać sobie te dane, które potrzebujemy jak najczęściej gdzieś tam używać. No i na podobnej zasadzie działa nasz mózg, czyli mamy takie miejsca, jest pewien zakres, ile nasz mózg jest w stanie trzymać takich rzeczy w pamięci. Był taki odcinek Świata według Bundy'ego, gdzie Kelly startowała w konkursie i miała cały zestaw pytań i odpowiedzi, które musiała się na pamięć nauczyć. No i tuż przed wejściem oczywiście na ten konkurs usłyszała dzwonek. I ten dzwonek nie wiedziała, co to jest, bo wszystkie zbędne rzeczy wyrzuciła z głowy. No i oczywiście ten dzwonek wyrzucił jej tą najważniejszą odpowiedź na samym końcu tych milionerów, nie? Więc to, co chcę wam powiedzieć, to to, że im więcej jest rzeczy w naszym projekcie, jak wchodzimy do projektu, czy nawet z nim pracujemy, które musimy przyswoić i non-stop pamiętać, tym jest większa szansa, że o tym zapomnimy. Co więcej, na bank zapomnimy. I nawet jeżeli będziemy spisywać sobie checklisty, wielkie dokumentacje, dobrze wiecie, że to nie działa, nie? Kto te checklisty aktualizuje? Jeszcze trzeba pamiętać, żeby je zaktualizować. No więc przejdźmy, co to jest. To jest Atlantyda, a w zasadzie to była Atlantyda. I Atlantyda, jak pewnie wiecie, była takim mityczną grecką wyspą, która miała swoje warstwy, które miały jej chronić przed różnymi dziwnymi scenariuszami typu żywioły i tak dalej. No okazało się, że nawet te wspaniałe Atlantyda, która była uznawana za cud wtedy, o ile w ogóle istniała, no to okazało się, że i tak skończyło się na trzęsieniu ziemi, które zatopiło to wszystko, nie? No i jak ja sobie popatrzyłem na ten w sumie obrazek Atlantydy, jak ona była zaprojektowana, no to bardzo mi przypomina ten obrazek. No i Clean Architecture też jest czymś takim, który jest pokazywany, że to jest najwspanialszy wzorzec i sposób podejścia do architektury, jaki możemy osiągnąć, prawda? Tak jak Atlantyda. No i teraz pytanie, czy tak jak te wszystkie warstwy miały ochronić Atlantydę przed zatopieniem, a nie pomogły, czy jednak te warstwy w naszym Clean Architecture czy nas ochronią? Mogą, ale niestety z mojego doświadczenia bardzo często tego nie robią niestety. No i to jest moja niestety reakcja, bo ja się ciągle zbijam, że to jest tak naprawdę Onion Architecture i nie tylko ze względu na warstwy. No i teraz, jeżeli spójrzmy sobie, jak to wygląda, rozciągnijmy te warstwy tak, żeby nie były okrągłe, tylko prostokątne. Więc zwykle mamy tak, kontrolery, serwisy, agregaty, repozytoria, a w każdej z tych warstw mamy oczywiście wszystko powielone, user controller, user service, user aggregate, user repozytory. A tak naprawdę mamy jeszcze więcej, nie? Bo mamy create user request, potem create user DTO, potem mamy create w agregacie, w repozytorium,
w user modelu i w czym tam jeszcze, nie? No to już brzmi przerażająco. Ja w ogóle obstawiam, że nawet pan Martin, który zrobił ten diagram, nawet nie wie, o co w nim chodzi, bo ja jak na niego patrzę, to w tym moim cache'u się to wszystko nie mieści, nie? Nie mówiąc o czymś takim. Ale jestem prostym człowiekiem, oczywiście wierzę, że wy macie bardziej pojemne głowy niż ja. Ale nawet jeżeli macie bardziej pojemne głowy niż ja, przepraszam. A, o czym to ja mówiłem? Nie, tak na serio, no to tak właśnie to działa, nie? Mamy taki podział. Kontrolery, baza danych, domena, DTO, modele, repozytory, requesty, serwisy i pewnie coś jeszcze, nie? I teraz, jeżeli musimy dokonać jakiejś zmiany, czyli chcemy zmienić, dodać jedno pole, bo teraz mamy mieć drugi e-mail w naszym użytkowniku, bardzo przydatna funkcjonalność, to musimy zmienić kontroler, bazę danych, domenę, DTO, model, repozytoria, requesty, serwisy. I wtedy wystarczy, że tylko przejdziemy z jednego katalogu do drugiego i będzie tak, jak ja pokazywałem z tą komórką, nie? Jeszcze na pewno wylądujemy na Instagramie. No więc, żeby jeszcze do tego dodać, to żeby sobie z tym wszystkim radzić, no to przecież nie będziemy ten powielać miejsce w kodzie, tylko i za każdym razem w tych wszystkich miejscach to zmieniać, więc dodajemy klasy bazowe. No, pewnie tu nie ma fanów Laravela, ale tam jest takich dużo, nie? No i teraz okazuje się, że teraz, jeżeli byśmy chcieli, no to tak naprawdę, jakbyśmy mieli rozrysować, jak te klasy się ze sobą komunikują, to tych strzałek nagle zaczyna się pojawiać strasznie dużo. A co więcej, mamy takie solid polis, które mówią, o nie, 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 tamta strzałka w bok to nie może iść, bo można tylko w dół. No i robi się taka niestety pajęczynka. No i ktoś mógłby powiedzieć, że no halo, halo, ja nie używam tej cebuli, ja używam profesjonalnej, heksagonalnej architektury. No i niestety z mojej strony, no sorry, ale to jest ciągle cebula. Także mniej lub bardziej, oczywiście, no wiadomo, że na prezentacji muszę trochę kontrowersyjnie pocisnąć i troszkę przesadzam. To nie jest tak, że używanie Clean Architecture albo Hexagonal Architecture czy tak dalej, no spowoduje, że wszystko będzie źle, bo po coś one zostały zrobione. Tylko niestety, nawet jeżeli ten wzorzec jest bardzo fajny i ma swoje uzasadnienie, to niestety rzeczywistość jest taka, że albo my, albo nasi koledzy, albo koleżanki bardzo często lubimy iść na skróty i ignorujemy albo nie chcemy zrozumieć, dlaczego te podstawowe wzorce i dlaczego zostały tak nakreślone. Trzymamy się literalnie zasad i wtedy powstają takie potworki. I dla mnie, jeżeli wzorzec jest tak skomplikowany, że utrudnia nam wprost zrobienie go poprawnie, tak jak autorzy mieli na myśli, no to coś z tym wzorcem jest nie tak. Może powinniśmy się zastanowić, czy faktycznie jest dla nas. Ja kiedyś, jeszcze taka dygresja, zrobiłem wspaniałą architekturę. Akurat to było w dotnecie, bo to jest gdzieś tam źródło, z którego się wywodzę. I w dotnecie mamy klasy generyczne. No i klasy generyczne możemy dać parametry i sobie je tam sparametryzować, żeby mieć piękne typy. I uwaga, moja wspaniała klasa miała 14 typów generycznych, czyli 14 rzeczy, wszystko ona mogła robić, jedyne czego niestety nie umiała, to jest kawy, nie? No i zrobiłem tą wspaniałą architekturę, gdzie wystarczyło podziedziczyć po jakiejś klasie, magia się sama działa. Wszystko pięknie dziedziczyliśmy, samo się robiło. No i byłem z tego bardzo dumny, dopóki nie przyszedł do mnie mój kolega, jeden z właśnie, który pracował, jeden z zespołów, które pracowały niestety dla nich na tej architekturze i powiedział do mnie, ty Oskar, bo ta w ogóle architektura jest zajebista. Teraz jak ją zrozumiałem, co prawda zajęło mi to 3 miesiące, ale jak już ją zrozumiałem, to uważam, że ona jest świetna, świetnie to wymyśliłeś. No i w zamierzeniu mojego kolegi to była pochwała, ale jak ja się nad tym zastanowiłem, to czy to tak naprawdę była pochwała? No chyba nie. No i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, bo często też się mnie ludzie pytają, czy ta klasa powinna być w application layer, czy w infrastructure layer, czy w domain layer? Moim odpowiedzią jest, a jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie? Dla mnie tak naprawdę podział jest, najważniejszy jest tak, że mamy logikę biznesową i to jest to miejsce, które trzyma to, jak nasz biznes, jak nasza domena działa
I ona faktycznie dobrze by było, żeby była odseparowana od tego infrastruktury, od jakichś klas takich frameworkowych i tak dalej. Ale cała reszta to już jest tak naprawdę kwestia, jak sobie to skomponujemy i kwestia konkretnego problemu, który chcemy rozwiązać. Dlatego właśnie CQRS i te cięcie pionowe, a nie poziome, dla mnie jest czymś, co pomaga właśnie w tego typu rozróżnieniu. Bo możemy sobie wziąć i w jednym pionie zrobić sobie to nieco inaczej, a w drugim nieco inaczej. Więc możemy dobierać narzędzia, czyli to, co właśnie na tych wcześniejszych krokach chciałem wam pokazać, dobierać rozwiązanie do problemu, a nie odwrotnie. No i jeżeli byśmy chcieli, załóżmy, z tej naszej cebuli dojść do, powiedzmy, właśnie takich pionowych, pociętych kawałeczków, to jak to zrobić? No, czy tak naprawdę posiadanie tej warstwy kontrolerów różnej od aplikacji ma jakiś taki wielki zysk? Poza tym, że będziemy testować i musieli więcej pisać testów jednostkowych, integracji, zastanawiać się, a gdyby to było przedszkole w przyszłości. Może możemy to scalić w jedno i pod spodem albo sobie już podzielimy to na serwisy, albo nawet sobie potniemy to na konkretne handlery, do konkretnych metod, do konkretnych query. Albo możemy pójść jeszcze dalej i w ogóle zrezygnować wprost handlerów, przepraszam, z kontrolerów i mieć tak jakby ścieżki, czyli nawet te ruty i trzymać je w tych samych katalogach. Czyli zamiast tego takiego pajączka podziału takiego technicznego, może moglibyśmy sobie to podzielić domenowo. Czyli nie kontrolery, DTO, database, model, tylko na przykład faktury, powiadomienia, koszyki zakupowe, użytkownicy, a w środku nich też nie robić podziału technicznego od razu, tylko robić podział biznesowy, czyli takimi operacjami. I w ramach tych poszczególnych katalogów mieć właśnie już te kwestie techniczne, czyli zarówno handler, zarówno root i tak dalej. Oczywiście nie mówię, że musicie tak zrobić, bo CQRS też nie każe tak robić, ale co dzięki temu uzyskujemy? Wtedy trzymamy w jednym miejscu te rzeczy, które się zmieniają razem. Bo jeżeli dodajemy jakieś pole do naszej bazy danych, to właśnie tak jak mówiłem, pewnie musimy zmienić endpoint w API, pewnie musimy zmienić handler i jeszcze model w bazie danych. Co jakbyśmy trzymali to w jednym katalogu? Kto nam przed tym broni? Wtedy tak naprawdę nie mamy tego context switchingu i nasze obciążenie poznawcze jest dużo mniejsze. Więc już podsumowując, CQRS nie polega na wielu bazach danych, ani na kolejkach, ani na szynach. CQRS polega na segregacji operacji na podstawie zachowań. Więc dzielimy je, tak jak to pan Bertrand powiedział, na zapisy i odczyty, a w zasadzie na logikę biznesową i odczyty, bo to wcale nie musi nic zapisywać do bazy danych, co więcej, nawet nie musi nic odczytywać z bazy danych. Może po prostu z dysku pliki jakieś. Więc kluczowe tutaj podziałem i tą segregacją jest logika biznesowa. To jest klucz programu. To, jak będziemy podchodzić do architektonicznego kompozycji naszych zachowań, a nie do tego już technicznie, co my sobie użyjemy tam pod spodem. Więc dzięki CQRS-a zyskujemy przewidywalność, bo wiemy, że nagle ten odczyt nam czegoś nie zmieni. Zyskujemy skupienie na biznesie, bo musimy je mieć, żeby tak naprawdę być w stanie posegregować te zachowania. Więcej opcji do ewolucji, bo na samym dole mamy łatwiejsze właśnie podmianę tych wszystkich. Możemy użyć tu kolejkę, tu nie. Tu możemy użyć Elastica, tu nie. No i dzięki temu zyskujemy też łatwiejsze zrozumienie systemu, czyli zmniejszamy te obciążenie poznawcze, czyli to, ile musimy trzymać rzeczy tutaj w tej głowie. No i to jest tak naprawdę zasada Pareto, czyli jeżeli się skupimy na tych 20%, to całe te 80% możemy opędzlować sobie funkcjonalności nawet krudowo, ale jeżeli nawet krót już sobie zaczniemy dzielić na te operacje, a w środku sobie używać te generyczne klasy, to tak naprawdę zyskujemy większą możliwość rozwoju i tak naprawdę optymalizacji
Tam, gdzie to jest potrzebne, tam, gdzie nasz biznes i nasz projekt najlepiej na tym skorzysta, bo dzięki tym 20% zyskamy 80% pewnie całego sukcesu naszego projektu. Więc podsumowując, jeżeli ktoś wam powie, że CQRS wymaga dwóch bazy danych, Kafki, Rabbita, Event Sourcingu i Eventual Consistency, to mam nadzieję, że po tej prelekcji będziecie już w stanie powiedzieć, że wiesz co, no właściwie nie potrzebuję. No i to tyle z mojej strony. Dziękuję wam bardzo, bardzo się cieszę, że mogłem tutaj wystąpić. Chyba już nie mamy czas, nie, jeszcze może 5 minut max na pytania, więc jakby ktoś miał pytania, jak coś, to ja będę cały dzień też na afterparty, z racji, że to mój pierwszy raz na evencie PHP-owym, także nie mam tu za dużo kolegów, kilku mam, ale jakby ktoś chciał ze mną pogadać, żeby mi się nie nudziło i zapytać, to też zapraszam, ewentualnie właśnie maila czy ocenę w tym tutaj pięknym joint-inie. Tutaj jest QR code do mojej sesji. Więc czy jakieś pytania tak na szybko? Bardzo chciałbym rzucić tym catchboxem chociaż raz. O. Do tego czarnego chyba musisz mu powiedzieć. Nie jestem dobry w rzucaniu. Do tego czarnego, zdaje się. Do czarnego się mówi. Halo? O. A wiesz może, jak nazywała się główna bohaterka w Speedzie? A nie aktorka? Nie, nie pamiętam. Ja jestem, mówiłem, stary i dużo rzeczy mi się w głowie nie mieści. A ty pamiętasz? No właśnie też nie. A. To ten cash. Sprawdzę i wrzucę na Twittera. Dobra. Jeszcze jakieś? No dobra, to zapraszam później do dyskusji. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo.